To wreszcie jest kość z moich kości, ciało z mego ciała, będzie zwana kobietą, bo została wzięta z mężczyzny. Czyli kobieta, mężczyzna, co Bóg złączył, jest z tego, są rodzina, są dzieci. A nie ma z jednej psi dzieci. No. Mężczyzna, mężczyzna, z tego dzieci nie ma. Nie. Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę, połączy, przygnie do swojej żony, nie partner, partnerka, tylko mąż, żona, i staną się jednym ciałem. Mężczyzna i jego żona byli nadzy, mimo to, że to się nie wstydzili. Czyli dwie osoby, ale z jednego. Bogdan, ty możesz zaprosić Urszulę dzisiaj na kawę. Bo ona, to jest twoja... Siostra w Chrystusie. To jest siostra w Chrystusie. A zakładamy zbory Chrystusowe. Zakładamy zbory Chrystusowe. Bo wiesz dlaczego, Urszulko? No jest ten. Bo jakby on sam głosił, to on przepadnie. Gdybyś mu nie pomogła, to wesprzyj Bogdana w Chrystusie. No, brat też może nas wesprzeć. My teraz byliśmy u świadków. No. No i po policję dzwonił. No i tak Paweł Lewandowski. Tak, no. Paweł Lewandowski. No i policję. Dałem kartkę na policję, Boże, ile mam czekać? On to, nie oni, wie. To oni stracili głowę już. No i podarł tą kartkę, bo to jest do policji też, nie? Bo, no i podarł drobny mak. Mówię, to oddaj mi. Bo oni stracili głowę. A tą ja wziąłem, on nie chciał mi dać, ale ja wziąłem, odskoczyłem, bo fajny temat, bo chcę się pojednać, tak? Możecie przerwać błędne koło nienawiści. Jak moich dwóch braci świadków Jehowy 24 lata ze mną nie rozmawia, bo są świadkami Jehowy. No to ja chcę to przerwać, ja chcę się pojednać tak z tobą, rozmawiać normalnie. No ale Chrystus nie jest podzielona, a Jehowa nienawiść się wszczepia jako organizacja. Także nie idź za Jehową, idź za Chrystusem, a będziesz żył w raju i nigdy nie umrzesz. Abrahama przywitasz. A wiecie, że ostatnio się dowiedziałem, że jak ja się modliłem, no ja dalej modlę do Jehowy, ale przez Jezusa Chrystusa. A spróbuj do Chrystusa się modlić. Nie mogę. Możesz, tylko nie chcesz. Nie. Ojcze nasz, który jest z Chrystus w niebie. Bo Jehowa jest w Ameryce, wiesz o tym? Kanał jest w Ameryce. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. To wiadomo, że pierwsze słowo muszę się do Ojca. Ale Izajasza 9,6 pokaże mi ci, że Jezus jest Ojcem. Wraz z Trybrzancem. I wtedy pomodli się do Ojca. W duchu prawdy, tak jak Chrystus modlił się do swego ojca, naszego dziadka, który jest na emeryturze, to ty się pomógł do Chrystusa, który jest w niebie. Nie, wiesz jak... Aha, ty, no? Bogdan, zaproś. Wiesz jakie są piękne w tej chwili w naszym planetarium, jakie programy. Na Goduli jest Mieczysław. Istnieje Bóg tak silny, ma na imię Jehowa. On robi co chce. Jehowa? Tak, on robi co chce. Robi, no. I wiecie, że on nawet przytrzymał działanie, że Królestwo Boże, on dopiero. Ja już umrę, jest... ty umrzesz. No ale może ty głosisz nawet... śmierć, bo my cię wskrzeszamy, ale ty nie wierzysz w Chrystusa, który zniszczył śmierć, tak, i nie uśmiercił Judasza, i ciebie też Chrystus nie uśmierci. Jehowa cię uśmierci, bo jest napisane, patrz, Jehowa cię uśmierci, jest napisane wyraźnie, że Jehowa cię uśmierci. A Chrystus się nie może uśmiercić, bo Judasza nie uśmiercił. Chrystus zniszczył śmierć 2000 lat temu. A tu Jehowa wszystkich uśmierci, ciebie też uśmierci. Ty uciekaj od Jehowy z organizacji. Mów Chrystusie, że Chrystus jest twoim ojcem, zbawicielem, nauczycielem, królem, władcą. Głową każdego męża jest Chrystus. Chrystus tak. Twoją głową to, jest. Tu masz napisane, że jest ojcem wiekuistym, Chrystus. Izajasza 9,6, jest? Tak, ja też. Ojcem. Wiesz, Urszulko, że każdemu młodemu człowiekowi mówię, że nad tobą jest bezpośrednio Chrystus. To ty kogo głosisz? Chrystusa czy Jehowę? No? Kogo głosisz? Chrystusa czy Jehowę? Ale teraz mi zadał pytanie. Proste. Proste. No. Faktycznie na ten czas końca powinienem głosić ten, który dopełnia zwycięstwa, czyli Jezusa Chrystusa. Baranek zwycięży, nie? Bo on zwycięża. Tak. I tutaj jest napisane, że mamy głosić Chrystusa na cały świat. Dzieje apostolskie 1:8. Bacz, wyraźnie. W Trybrzance, bo nie przekumali wszystkiego. Ty, ale wiesz co, ale to ale nie? Natrafisz na opór, bo oni też wierzą w Chrystusa. Świadkowie? Nie wierzą. Ci ludzie, co sprzedają. No katolicy wierzą bardziej, bo poganie wejdą przed świadkami Jehowy. Świadkowie są jak faryzeusz. Jak pozyskasz? Jak Chrystus ich nie pociągnie jako ojciec nasz, to nie pozyskam. Bo Chrystus faryzeuszy nie mógł pozyskać, bo oni byli zapyszniani, mieli władzę od diabła i uśmiercili. Teraz mnie też uśmiercają, wiesz, odrzucają, wyzywają. No. Policję wzywają. Mandaty dają. Tam, co nas zapraszałeś na pamiątkę, to dali nam mandat 100 zł. Wiesz o tym? Co? No tak.
No, na Nowym Świecie. Pamiętasz, taką miłość mają. Tak. Wezwali Straż Miejską. Ty zaprosiłeś na pamiątkę śmierci Pana Jezusa, bo tam głoszą śmierć Pana Jezusa, diabła. A Chrystus zmartwychwstał. My głosimy zmartwychwstanie Chrystusa jak apostoł Paweł. I 100 złotych mandat wypisał Straż Miejska, nie? Bo oni ze świata tego, tak Piłata prosili, żeby uśmiercił Jezusa, nie? No to oni Straż Miejską, zabijcie Bogdana, nie? Kara pieniężna, nie? No, bo zabijcie go, będziemy mieć spokój. No. I nas zabijają... Syna Bożego. No. Jak owce za rzeź nas zabijają. Mordują mnie, bo zabija się zwierzęta. Czyli Rzymian 8, 36. Macie rację, Urszulk i Bogdan. Na ten czas... 8,36 Rzymian. To tylko Jezus dopełnia zwycięstwo. Tak to napisane, jest, ze względu na Ciebie, czy na Chrystusa, cały czas jesteśmy uśmiercani, zostaliśmy uznani jak owce na rzeź. Chrystus jako baranek raz na zawsze oddał życie. Nie mamy się uśmiercać, mamy się szanować. Napoić ucznia Chrystusa, tak, nie? A biednemu wczoraj 2 złote nie chcieli dać. Albo strażnicy, wczoraj na goduli. Tak. No. Świadkowie Jehowy stali przez to, Jakub biedny podszedł i mu nic nie dali. Ach, to nie, to dobrze. Nie, to nie. Ale... Oj, gdyby się taki Elwer dowiedział, że oni dają, to oni by łazili za nim. Nie wolno dawać żadnych pieniędzy. Trzeba, 2 złote jak mu dasz, to na cały nie. Dzień szczęśliwy taki na biedny. Na pewno nie. To są alkoholicy, to są normalnie Eldry. Ale takie pijaki wejdą do królestwa, a pijaki duchowe... Nie, nie wejdą. Prostytutki nie wejdą. Jak to? Ten łotr pił i kraty może zamordował, będzie w raju. Ten łotr jako anioł. I ma zaklepany raj, bo Chrystus dotrzyma słowa. Nie wejdą. Ja robię niedźwiedziniec już od 2003. Co robisz? I proszę Jehowę, żeby mi... Ale nie prosi, żeby mi usunął ich z drogi. I usuwa. Kogo? Jednego szczury zjadły w piwnicy, drugi się gdzieś przewrócił, jeden zmarznął i usuwa. Coraz mniej Elwrów jest. Ale czemu tak? Ale to czemu właśnie? A po co oni kto uśmierca? To Jehowa uśmierca? Ja będę 1000 razy się schylał i zbierał pieniądze. A jak to ty byś był na taki? Na pewno nie. Jakbyś ty takim był? Też byś się modlił na pewno za nie. Siebie? I Jehowa mi usuwa tych ludzi. No Jehowa jest morderca, ale Chrystus nikogo, żadnego biednego nie dołamał, silny knota nie dogasił. A wiesz co, jeszcze czytałem niedawno, że Jehowa tak stworzył świat pięknie, że on sobie wiele nie życzy, tylko żeby był w miarę, tak napisane jest, w miarę, żeby był czysty. No będzie czysty, jak nie będzie... Jak ja to przeczytałem... Tu jest napisane o świadkach Jehowy, tak się stanie. A powiadam wam tutaj, a Jezus, gdy usłyszał, odezwał się i rzekł do tych, którzy szli za nim. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu, bo prawdziwi Izraelitacy nie ma fałszu. Nie widziałam takiej wiary, bo ten żołnierz, setnik, mówi, nie jestem godzien, powiedz słowa, a sługa, ten żołnierz będzie uzdrowiony. I ten żołnierz taką wiarę miał, ten pogański żołnierz. A powiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu, z zachodu, zasiądą do stołu z Abrahamem, Izakiem i Jakubem w Królestwie Niebios. A synowie królestwa Jehowy będą wyrzuceni w ciemność, na zewnątrz tam będzie płacz, zgrzytanie zębów. Czyli świadkowie będą zgrzytać zębami, bo nas odrzucają 19 lat z Urszulką. Ty nas słuchasz, chwała Ci za to, ale Chrystus Ci daje życie, a Jehowa Ci uśmierci. Ta organizacja amerykańska. I rzeczy Jezus do setnika, idź, a jak uwierzyłeś, niech Ci się stanie. Został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Czyli jak ty uwierzysz, że Chrystus daje życie i przez 2000 lat nikomu nie mógł odebrać życie, bo zniszczył na Golgocie śmierć, zbawił, osądził ten świat, to Jehowa, jako zaktywował się w 1931 roku jako organizacja fałszywych proroków, Mateusz 7,15, i oni są jak owce wewnątrz wilkami. Naprawdę, wejdź na YouTube Urszula 3,8 i zobaczysz ten film, jak on podarł tę kartkę i to nie dał mi tej strażnicy. Chciał mnie, atakował mnie, ja bym uciekał, bo ja biegam, nie? No, ale Paweł trochę przytył, bo ma stołek pewno starszym jest. No i on, Jehowy, a druga kobieta podeszła. Jest to najnowsza?